wymierzone są w ludzi, którzy po prostu chcą być wolni, chcą robić to, do czego mają prawo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja ogłaszam, tak powiemy, otwarty mikrofon, może kto ma chęć kilka słów powiedzieć, to zapraszam. Я вельми коротенько хочу сказать, что хиба мы тут каждого 25-го спотыкаемся не, як то сказать, слово вылетаюць. Боже, не за зря. Бо мало того, что почти 2000 политзневоленных не мают воли, то еще их и катуют. И вельми ведомых, и не вельми ведомых. И мне больше за все болюче, когда я читаю комментарии, что белорусов, какие там застались, не все такие, але у нас все вельми добро. Как может быть добро, когда людей катуют, когда людей вырывают колони, как у поляков, как у белорусов? Не ведаю, как может быть добро. Вельми жаль, что маем Олеся Беляцкого лауреата Нобелевской премии, які у Вензені. Светлана Алексеевич повинна з'ехаць. И что это за краина для счастья? Не ведаю такого счастья. Не дай Бог, чтоб кто ведал такое счастье. И хочется сказать, и чтобы как так и было. Живе вечно, вольно Беларусь! Jeżeli jeszcze ktoś ma chęć powiedzieć kilka słów, to proszę o odebranie głosu. Jeżeli nie, to dzisiejsze nasze spotkanie skończymy i ja ze swojej strony chcę podziękować wszystkim obecnym za to, że jesteście dzisiaj, za to, że przychodzicie. Cały czas pamiętacie o tych ludziach, które w dniu dzisiejszym w takiej niełatwej sytuacji. Приходите тут, приходите под консулят Беларуси, который организует акцию. В такой способ будем показывать, что мы пам'ятаємо о тих, кто здесь платит таку цену за вольность. Дякую всем. И... Прошу, еще... Добре, хотел подякувати власне, особливо Związkowi Polaków na Białorusi, jak i wspólnocie polskiej za to, że te wartości, które wynieśliśmy u nas w Polsce z okresu Solidarności lat 80. w Związku Radzieckim z kolei, ta pierogłasność Gorbaczowa to wszystko procentuje. Ważne, że nie dajemy się jako społeczeństwa podzielić. Politycy nas dzielą, ale społeczeństwa nie. To samo dotyczy Polski, Białorusi, Ukrainy i wszystkich tutaj krajów wschodu. Trwajmy razem. Dziękuję. Zaraz sekundę. Ja dziękuję też za słowo. Proszę. Ja chciałem powiedzieć, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, teraz o godzinie 18 w kinie, to tutaj niedaleko był film o Polakach na Białorusi. Bo oni nie wiedzieli, że Państwo organizują tą pietę solidarnościową. Ja tam powiedziałem o tym, bo znalazłem informację, więc... Aha, no właśnie. No to właśnie trochę współpraca chyba na lala, bo tutaj podobne cele i imprezy obok siebie jednocześnie. Dziękuję. Ja dziękuję wszystkim również za obecność, że ci słowa, którzy powiedziano tu i nasze spotkanie
dzisiaj zamykamy i spotkamy się za miesiąc, może wcześniej, gdzieś w innym miejscu, w konsulacji białoruskim jeszcze gdzieś. Także dziękuję i wszystkiego dobrego.